I'm here with Peter Struss after ACD. Struks. Ewentualnie poliester. Okej, jesteśmy po Galii ACB54. Miałeś mnóstwo roboty. Powiedz, przez ile pojedynków musiałeś zdzierać głos? Przez wiele, w sensie, że się ekscytowałem tym, bo naprawdę walki były fajne i ekscytujące, pod względem takim, że było dużo nokautów, dużo takich zwrotów akcji. Ostatnia walka na pewno też dużo emocji dostarczyła, ale nie tylko, bo i Adam Zając, który gdzieś tam bliskim jest zawodnikiem, bo zarówno przyjaźni się i z Marcinem Wrzoskiem, i z Zaborem, w sensie trenerem Zająca. Zajcu też nieraz sparował ze mną, więc fajnie na pewno zobaczyć. No a Aslambek Saidów tak samo. Postać, z którą nieraz miałem gdzieś tam okazję skrzyżować rękawice, więc na pewno są takie pojedynki, które gdzieś tam trzymają w napięciu, no i gdzieś tam serducho mocniej bije. Mhm. Powiedz, co ciebie skusiło taka wiadomość bardzo niedawna, żebyś podpisał z Federacją ACB? Miałeś jakiś tam wybór, ostatecznie padło na ACB. Dlaczego? Nie, no wiesz, jak to jest Leo Y. Formany, nie, no żartuję oczywiście, że to nie tak. To jest dobry powód, no nie, no oczywiście, nie? Że tak. Nie, to jest jeden. Nie, ja się nie wstydzę, ja to nie ja robię. To robię za 5 zł. Ale ja tego nie robię dla tego, żeby tracić zdrowie, tylko przede wszystkim dlatego, bo to kocham, a po drugie, no gdzieś to wszystko się musi się tam zgadzać, ale to nie jest tak. ACB zaproponowało mi bardzo dobry kontrakt. Zaproponowali mi w 12 miesięcy 3 walki. To jest fajnie, bo to jakby powoduje, że mamy cały czas, jesteśmy gdzieś tam w treningu, możemy sobie to rozplanować i tak dalej. A walczyłeś jakieś 3 walki w ciągu roku? No kiedyś tak. Tak, kiedy się związałem z KSW, to już nie, no bo KSW ma zbyt dużo kontraktów, zbyt mało gal na to, żeby zaproponować zawodnikom 3 walki. ACB do tego jeszcze, nawet teraz mi proponowali na 24 marca, proponowali, bo jakby już niestety odmówiłem tą walkę ze względu na to, że mam jeszcze problem jakiś tam z uchem, no i dużą nadwagę aktualnie na 8-4, nie dałoby rady. Nawet Mauryś by tego nie zrobił, tak więc nie mamy szans. Tak samo finanse spowodowało to, że się bardzo dobrze tutaj czuję. Poziom sportowy jest bardzo wysoki, jest szansa na to, żeby się rozwijać. Myślę, że nie ma tak dużej presji jak KSW, co jest dla mnie bardzo też ważne, że nie ma takiego nacisku. No nie wiem, poza tym fajnie mi się przygoda rozpoczęła z Sarewem i z ACB. No i może tym tropem trzeba iść, więc stwierdziłem, że rok czasu, 3 walki to jest fajny termin, można się sprawdzić. Jak nie wyjdzie, no to będziemy szukali dalej, ale jak na razie jestem nawet bardzo zadowolony. Zresztą no, sam widziałeś, byłeś na gali teraz w Manchesterze, co tu się dzieje. No, naprawdę jest bardzo, bardzo duży poziom sportowy, jak i organizacyjny. Pewnie, a czy w związku w takim razie z tą nadwagą, o której wspomniałeś, to następny będzie catchweight 8-4 czy wyżej? Nie, no oczywiście, jakbyśmy mogli w 8-8 walczyć, to jest dla mnie idealna waga, ale to nie tak. Ja po prostu po tej walce, jak każdy, no nie wiem, chciałem odpocząć, wyjechałem w góry do Zakopanego na chwilę, to wszystko się nawarstwiło gdzieś tam. Jadłem o sypki, też piłem jakieś tam grzane wino, nie przepadam z alkoholem, no to gdzieś tam jakąś ilość spożywałem, mało ruchu, mało to wszystkiego, do tego kontuzja ucha, nie chodziłem na treningi. To wszystko się skumulowało, no aktualnie 97 kilo waży, więc jest z czego robić. 97. Tak, jest z czego robić te 8-4. Pewnie. Czy ta praca komentatora to będzie jakiś taki... To nie jest pierwszy raz w ogóle chyba, kiedy to robiłeś, więc... Miałem już okazję wcześniej i dla Ladies Fight Night, jak i dla Grandy Night. Znaczy wiesz, no mi bardzo się jakby podoba rozwój w tym kierunku. Bardzo bym chciał się rozwijać w tym kierunku. Wiem, że jestem dopiero gdzieś tam raczkuję na początku tej całej drogi, bo na pewno jakbym sam się je posłuchał, to bym to pewnie jeszcze wyłączył na chwilę i jeszcze mówię, dobra, to ja przemyślę tą kwestię. Ale to nie jest tak, ja próbuję i oczywiście wszystkie osoby, które słuchały, nie podobało się, no to mają prawo wyciszyć mnie albo no dzięki za słowa krytyki, bo ja przyjmuję każdą krytykę, jeżeli jest sensowna i konstruktywna, to do siebie, na tyle, żebym się poprawiał. Ale tak, gdzieś mi bardzo imponuje Juras w tym wszystkim, gdzie potrafił pogodzić i pasję do walki i komentatorstwo. I jeżeli tylko będę miał możliwości takie i będę zapraszany na takie eventy, to nigdy nie będę odmawiał. Super, w takim razie bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Ale powiedz, kiedy w takim razie ma być kolejny pojedynek? No ja bym bardzo chciał na przełomie maja-czerwca. Wiem, że mniej więcej w okresie przedwakacyjnym jest organizowana gala gdzieś w Polsce. Ma być. To nie jest nic pewnego. Tak? Ja też dzięki nie znam, za info. Nie, to nie jest tak. Ja nie znam szczegółów. Dzięki za info. Okej. Okay. Nie znam żadnych szczegółów. Gdzieś moją jakby... taką prośbą, bo żebym się wtedy zawalczył, bo to jest dobry dla mnie okres, fajny. Jeżeli to będzie walka w Polsce, super, jeżeli będzie walka gdzieś za granicą, oprócz jakichś egzotycznych strasznie krajów, Tadżykistan czy jakieś inne, to biorę w ciemno od razu i się też będę bardzo cieszył. No a jeżeli nawet będzie gdzieś, będzie mi odpowiadało, a wszystko resztę będzie się zgadzało, to i tak pewnie pojedziemy, będziemy tam walczyli. To nie jest najważniejsze, gdzie, co, jak. Ważne, żeby zabrać ze sobą ludzi, którzy oddają serce, tak jak i ja, temu, co robimy. Smacznego angielskiego śniadania jutro. Obrzydliwe jest. Na razie.